Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Zarka. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć wam kilka rzeczy na temat poprzedniego odcinka, które trochę źle powiedziałem, bo twórcy to pozmieniali. Dziękuję Kacprowi Janowskiemu, który napisał w komentarzu o rzeczach właśnie, które twórcy zmienili, a raczej o jednej rzeczy, mianowicie dotyczącej tej klatki, którą budowałem. Okazuje się, że jest to teraz niepotrzebne, ponieważ stworzenia mają. Nie wiem tylko, gdzie to się ustawia. Jak tu mamy włączenie wędrowania, gdzieś tutaj powinno być. Nie wiem, czy to nie jest to. No, w każdym bądź razie jest opcja osobna do rozmnażania, i wtedy nie musimy robić takiej klatki. Jest to bardzo fajne, fajnie, że twórcy to wprowadzili. I jeszcze jedna jest taka rzecz, mianowicie dotycząca expienia Argentei Visów. Nie trzeba tego robić, może nie tyle co expienia Argentei Visów, to ogólnie expienia stworzeń przed rozmnażaniem. Kacper napisał, że stworzenie jakby przy rozmnażaniu brany jest poziom bazowy stworzenia. Nie wiem, gdzie to się dokładnie sprawdza, czy jest tu w ogóle możliwość sprawdzenia czegoś takiego. Chyba nie ma, no ale po prostu musimy pamiętać, na jakim poziomie oswoiliśmy stworzenie i na tym przykładzie brać to po prostu pod uwagę. Dobrze. Dzisiaj zajmiemy się stworzeniami wodnymi. Może na sam początek pokażę wam, jak wygląda stworzenie, które jest tak naprawdę najbardziej podstawowe. Nie trzeba go oswajać, ale jest ono całkiem przyjemne. Jest nim ichtiozaur. Jest to taki delfinek, można byłoby powiedzieć. Ja sobie tylko z Argentei Visa szybko mięsko wyciągnę. Mam nadzieję, że jakieś tu posiada. Posiada. Żeby oswoić Argentei Visa, nie potrzebujecie strzału sypiejących. Wystarczy sobie przypisać mięsko na ostatni slot. Byle jakie mięsko i będziecie mogli go oswoić. Jak to wygląda? Tam mamy Megalodona. Nie to nas interesuje. To jest. Gdzieś się tak dziwnie pływało? Co jest? Coś się zbagowało ewidentnie. Może ja włączę i wyłączę grę. Ogólnie miałem strasznie dużo problemów z tą grą, a dokładnie z save'em. O, dobra, teraz działa. Teraz mogę pływać, a nie chodzić po wodzie. Raczej po dnie. Jak widać, pokazała nam się ikonka tlenu. Musimy na to teraz uważać. Musimy również uważać na te megalodony. Ogólnie taką najlepszą bronią w wodzie jest kusza, ponieważ tylko kuszą możemy tak naprawdę strzelać. Możemy też używać piki, ale jej aktualnie nie mam, bo brontozaur za nami pływa. No jak na złość nie ma tu nigdzie żadnego ichtiozaura, one powinny być przy samych brzegach. Zaraz wam spróbuję pokazać, jak to wygląda, jak nie, no to sobie najpierw oswoję megaloda, no właśnie, zaczynam się dusić. Później można zrobić taki strój płetwonurka, w sumie można byłoby go już stworzyć. Ewentualnie zrobić potrawę. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, a tym bardziej jak się ją tworzyło, ale ona tam na 500 sekund sprawiała, że nasze, albo nawet i na dłużej, że nasze płuca były znacznie bardziej pojemne i pod wodą było można naprawdę, naprawdę długo siedzieć. I wydaje mi się, że ta potrawa jest nawet lepsza niż ten strój płetwonurka. No dobra, ja poszukam tego ichtiozaura. Mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć. No, jak nie, to będzie trochę lipa. Ty masz level Megalodonia, kolego, ty mój, 12, tak średnio. O, mam dziada. Wygląda on w ten sposób. Trzeba by to go oswajać, no, może nie na 16 poziomie. No, ale jest to ogólnie dosyć fajne stworzenie, bo od Megalodona będzie ono znacznie szybsze. No, ale do walki nie nadaje się kompletnie. Czy są jakieś inne zastosowania tego? O, jak widać, on podpływa, on nie będzie mnie atakował, on nawet się oswoił na jedno jedzonko. Dobra, niech on za nami płynie. Zaraz zrobię na niego siodło i zapolujemy sobie na jakiegoś fajnego megalodona, bo dałoby się to zrobić. A przy okazji chyba zrobię sobie ten strój płetwonurka, bo on może mi się przydać. Dalej jest ten problem z OBS-em, masakra. No a przy okazji skończył się już chyba event halloweenowy, już. Tak jak nagrywam to 6, to wydaje mi się, że 5 on się zakończył, więc to helipa. No szkoda, że nie udało mi się wam pokazać tego, Boże. Dodoreksa. No ale co sobie, możecie na spokojnie na internecie zobaczyć. Jest masa filmów, nawet polskich,
właśnie o tym dodereksie. Nic się od tamtego momentu, jak one były publikowane, raczej nie zmieniło. Więc no nie ma tu jakoś wymyślnych rzeczy. O, a wrzącej wizy niż jajo. Super. O, fajna luneta. Mogliby w końcu naprawić ten błąd. No i w sumie, jak już tak nagrywam, to mógłbym was przeprosić za tą przerwę między odcinkami, która była no, dosyć długa. Niestety nie dysponuję ostatnio zbyt dużą ilością czasu, a też mogę wam to śmiało powiedzieć i w tym momencie, że za prędko się to nie zmieni niestety. Mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. No spróbuję to jakoś ogarnąć, żeby tych odcinków na pewno było trochę. To jest przez cecha? Tak. Ichtiozaur. A siodło nie jest drogie, ono jest bardzo tanie. No, tworzy się je w ekwipunku. Potrzebujemy trochę surowego metalu. Nie wiem, czy takowy jeszcze posiadam. Nie widzę go tu nigdzie. Mam nadzieję, że jakiś tam mam, bo nie chcę mi się teraz iść po niego specjalnie. Dobra, 20 drewna. Wszystko jest naprawdę tanie, tylko ten metal jest najgorszy, bo cały przepaliłem. O, jednak nie. Super. Jak dobrze się paliwo skończyło. Więc zrobimy sobie od razu siodło na Megalodona. Będę do tego potrzebował całkiem sporo skóry. I czego tam jeszcze? Chyba wszystko powinien mieć. Nie wiem tylko, czy to się robi tutaj. Tak, a jeszcze cement co muszę wyciągnąć. No cementu akurat dzięki panu Ślimakowi mi nie brakuje. Więc walnijmy sobie jeszcze to. Kusza mi wytrzyma. Jedynie co to bym sobie trochę strzał usypiających dokraftował i będzie dobrze. Dobra, tyle rzeczy mi wystarczy. W sumie wczoraj miał już się pojawić odcinek z Satisfactory, w którym siedzę już od dłuższego czasu i próbuję zrobić ten hub, ale to zajmie naprawdę dużo czasu. To jest naprawdę dużo pracy tam do zrobienia. Miałem go wczoraj nagrywać, potem stwierdziłem, że za Arka może jednak coś nagram, no ale mnie tak łeb po prostu bolał, że nie chciało mi się jakby was męczyć tym, że ja będę narzekał, że mnie łeb boli i będę taki. Taki kurde. A, miałem jeszcze ten strój do nurkowania zrobić. No, to sobie za chwilę zrobię. Jak widać, no całkiem szybko pływa ten ichtiozaur. Można już sobie fajnie tutaj te. Jak to się nazywa? Meduzy farmić. No tylko problem jest taki, że tlen mi dosyć szybko ucieka, więc przydałoby się ogarnąć coś do tego tlenu. Na przykład ten strój, czy tą potrawę. Który ty masz poziom 32. No wolałbym poszukać czegoś na większym poziomie. Bo taki może to jest alfa? O kurde. Czekamy. Tu są jakieś dwa. To jest też alfa? O kurde. Tu się robi niebezpiecznie. Tu się robi niebezpiecznie. Dobra, zaparkujemy tego ichtiozaura tutaj. Ja tu zacznę sobie okładać te megalodony po prostu jednego po drugim. Aha, chyba będę miał zaraz po ichtiozaurze. One tu nie powinny wpłynąć, to jest dosyć spora płcizna. No, ciekawie się tu robi, ciekawie. Dobra, ja tą alfę najpierw zatłukę. Dobra, ten ichtiozaur powinien być tu bezpieczny. Chyba tą alfę zatłuc. Który to jest tamten. Jak widać, kuszą. To jest jedyna broń dystansowa oprócz wyrzutni harpunów, którą możemy właśnie pod wodą strzelać. Jeszcze bym sobie sprawdził, który on ma poziom. To jest ten nas. Nie, to jest 12. Tego też można zatłuc. Ale strasznie dużo alf tu jest. Trochę czasu mi zajmie zabicie ich. Jak widać, tutaj ładnie można zaobserwować, że alfy są znacznie, znacznie większe od klasycznych, jakby korzeń. Jezu, ile mi się ich tu zrobiło? No dobra, ja okładam ich i za chwilę się usłyszymy. Dobra, alfa z tym niskopoziomowym gdzieś popłynęły, a ja sobie właśnie tutaj ładnie okładam tego na 108. Chciałbym go oswoić, bo ten to już ma całkiem fajny poziom. No zaraz ten ichtiozaur go chyba zaatakuje, bo ten mnie próbuje tu uderzyć. Nie zapomniałem dać go na pasywkę. Dawaj już. Do spania, kolego. Ile ty masz toporu? Powinieneś spać. Jeszcze nie śpi. Ale zaraz powinien pójść spać. Kilka celnych trafień. Przekontrolować tlen, żeby się tu zaraz nie udusić przypadkiem.
No ile on jeszcze jest w stanie przeżyć? Dobra, poszedł spać. Tylko żebym ja zaraz nie poszedł. Alfa do mnie płynie. Świetnie. Świetnie gra, świetnie. Szybko. Szybko, tu się niestety wolno pływa. Albo zabiję go za chwilę, tego co właśnie go uśpiłem, albo zabije mnie. Bo on próbuje zabić mnie. Na szczęście dużo jakoś mnie tam nie bije. Nie wiem, który ona ma poziom. O kurde. Jest niebezpiecznie. Nie wiem, że zaraz mi ichtiozaura zatłuczę. Albo mnie. Zobaczymy. Masakra, jakie to jest wytrzymałe. Już pakowałem w niego prawie 30 strzał. No już wcześniej nawet w niego pakowałem. Mam nadzieję, że tamten, którego posłałem do spania, mi się zaraz nie wybudzi. Ale ja się zastanawiam, skąd tu jest tyle tych alf? Skąd one się biorą? Gdzie on płynie? Wracaj tutaj, no. Daj się zabić. Będziesz mi później przeszkadzał. Dobra, spróbuję wziąć ichtiozaura, podpłynąć tam, dać szybko temu megalodonowi jeść. Bo on mi się tu zaczął oswajać. A może nie będę nawet cięcia, ale tylko spróbujemy to szybko zrobić. Ta alfa nie powinna mnie dogonić. Ja sobie tu jeszcze dam trochę stamina. Idealnie, 4-2-0. Gdzie jest ten, którego ja posłałem do spania? Tutaj. Masz tu, nie mam jedzenia, super. To wykombinowałem. To wracam po jedzenie do Arjuna Davisa. Super, alfa mnie chyba goni. Dokładnie. No ja dupie, teraz będę się użerał z tym gównozjadem. Nie wiem, może nie będzie mnie to atakował, tego ichtiozaura, ale wątpię. Możliwe, że on zaraz zaliczy dętkę. Gdzie ta alfa jest? Będzie atakował. No już po ichtiozaurze. Tyle się z nim nacieszyłem. Całkiem dużo wytrzymuje. O dziwo. No nie trafiłem jeszcze w niego, bo mi się kręci. No chodź tutaj, ty gałganie. Tu zginiesz. Nie wiem, gdzie ja go wcześniej parkowałem, że on... Ta alfa pierdzielona nie mogła go atakować. On gdzieś tu stał. Niech tu stoi. Bo on może mi się przydać, żeby później do tego megalodona całkiem szybko podpłynąć. No i teraz weź się używaj z tym. Ale ona już jest dosyć mocno obita, więc... Jeszcze kwestia kilku strzałów i... Będzie po niej, która ona ma... Ona ma całkiem niski poziom na szczęście. Bo tak to bym pakował i pakował w nią te strzały. Tylko, że mi się zaraz kusza też rozwali. To jest minus trochę. 8 poziom tylko ma, ale i tak, no właśnie, tak jest w stanie sporo wytrzymać. No to kill offem, no. Co mam wam powiedzieć? Całkiem to spore. I ucieka. Nie wiem, ile ten ichtiozał ma życia, może tym ichtiozałem go dobije. Ile ty masz życia? Tak nie za wiele. Dobra, szybka akcja. Oswajamy tego megalodona, który jest gdzieś tutaj. Na szczęście jeszcze śpi. I chyba jeszcze żyje. Żyje, dobra. On się powinien szybko oswoić. Mam nadzieję, że on się oswaja zwykłym mięsem, a nie rybim. Bo mi się trochę zirytował. Dobra, oswaja się. Powoli, bo powoli, ale się oswaja. Fajnie. Chodź tutaj. Tlenu mam mało. Nie lubię w tej wodzie siedzieć naprawdę, bo tutaj jest niebezpiecznie. I tak trochę do dupy. Dobra, ichtiozaurem pierzemy alfa megalodona, fajnie. On na szczęście przede mną ucieka i nawet mnie nie atakuje, więc ja jestem tu w stanie go fajnie podgryzać. Bo ichtiozaur nie dość, że ma dosyć małe obrażenia, to też życia ma niewiele. To tylko kontrolować swoje powietrze. No właśnie. Gdzie on tu jest? Tutaj. On zaatakował mnie. Ale praktycznie nic mi nie zrobił, więc fajnie. Zabijamy go sobie szybko. Aha, fajnie. Fajnie się gra ze mną bawisz. Fajnie. Fajnie, fajnie. Miło mi. Jeszcze jedna.
Dobra, to uciekamy. Ja sobie chyba skoczę, szybko kuszę naprawię, bo nie ma sensu. Tu nie powinien mi nic zrobić. Fajnie, gdybym miał jeszcze metal, żeby w ogóle zrobić to, to by było fajnie. Fajnie by było. A niestety nie mam przetopionego metalu, żeby sobie naprawić kuszę. Ale gdzieś tu jeszcze jedną powinienem mieć, to sobie ją zaraz ogarnę. Gdzieś ona to była. Ale gdzie? Nie wiem. No ten skurwysyn alfa próbuje mi tutaj ichtiozaura podgryźć. Pływa cały czas koło niego, jak nie wiem. Ten się dalej oswaja. To jest inna alfa, która ona ma poziom. 12, no to dobra. Lejemy ją tutaj. Może się uda. Czekam aż ten megalodon się oswoi, wtedy po niego podpłyniemy i tym megalodonem to już na S się po prostu zabijemy tego megalodona, to nie powinno stanowić problemu. Tam dalej pływa, on jest już bardzo podgryziony. Nie wiem jak on będzie się szybko leczył, mam nadzieję, że nie za szybko. No, pozostaje mi czekać aż się ten oswoi, bo bez tego to tak średnio cokolwiek zrobię. A, przypomniało mi się teraz, że była jakaś propozycja nazwy dla Spinozaura, o ile dobrze pamiętam, ale teraz nie będę tego sprawdzał. Obczajmy sobie to w kolejnym odcinku. I nazwę tak, jak ma być nazwany ten Spino. Dobra, jak to się może nazywać? Nie. Okej. Co to potrzebuje? To potrzebuje polimeru. No to niedobrze, bo go akurat nie posiadam. A żeby zrobić sam polimer, to potrzebuję obsydianu. A obsydianu nie mam, więc musiałbym jeszcze skoczyć szybko po obsydian. Może nawet i to teraz zrobię, bo tak nie mam co robić. Czekam aż ten megalodon się oswoi. Ogólnie obsydian to wam też od razu pokażę. On się również znajduje przy górach. Są to takie czarne kamienie. Za chwilkę tutaj powinniśmy jakiegoś ujrzeć, to wam go pokażę. One są dosyć wysoko, nie na samej górze, ale gdzieś tak u podnóży tej góry. Tu gdzieś powinny być, za chwilę się pojawiać. Powinny, tylko coś się na razie nie pojawiają. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest obsydian. Nie, to nie jest obsydian. Obsydian tak nie wygląda. O, tu mamy pierwszego. No, jak sobie chwilę polatacie, to znajdziecie. Mamy tutaj dwa komulce akurat. Tu jeden, tu drugi. Nie wiem, ile ja tego będę potrzebował, ale tak stówkę. Co najmniej. On dużo nie waży, więc możecie go całkiem sporo zabrać. Tu jeszcze mamy obsydian. Tam jest kolejny. No, więc trochę go tutaj nazbieram sobie. No, udało mi się przejąć tego megalodona. Ja sobie zarzucę sobie szybko kraftowanie tego polimeru. I skoczymy właśnie po tego megalodona, żeby go te alfy tam przypadkiem zaraz nie zaciukały, bo nie chciałbym takiej sytuacji uświadczyć. I przejdziemy po prostu do tego, po co w ogóle jakby wchodzić w te głębiny, co tam ciekawego można znaleźć. Jeszcze będę musiał zobaczyć, gdzie w ogóle się robi ten polimer. Ja dobrze myślałem, że to się robi tutaj. Dobra, to wrzucamy tu. Jeszcze będziemy musieli cementu tam donieść. Cementu akurat troszkę jeszcze mi zostało. Okej. I wrzucamy. Musimy sobie włączyć i kraftujemy. Dobra, niech to się kraftuje, a my lecimy szybko po tego megalodona, żeby go tam właśnie nic nie zabiło. Skoczymy sobie na ichtiozaura, przyciągniemy go tutaj bliżej brzegu i założę na niego siodło i walczymy z tymi alfami trochę. Dobra, ciebie od razu daję na hol. Polecimy sobie tutaj. Właśnie, bo one już się rzucają. Chodź tutaj. Płyniesz? Płyń. Płyń, kolego, bo cię zjedzą. Nie wiem, czy już go przypadkiem nie atakują. No teraz to trochę zdupiłem. Dobra. Tutaj gdzieś, o, tu będzie git. Wyłączę podejrzane. No. No i super. Dobra. Szybko robimy taki myk. Padło. I wsiadamy.
No, ich Tiazeum nie żyje, ale trudno. Gdzie są te alfy? Gdzieś już spierdzieliły? Tu jest. Zemsta za ichtiozaura. Bardzo emocjonujące to jest. Ej, co jest? On się oswoił? Co jest? Czemu tam na zielono? Czekajcie, ja sobie wyłączę. Gdzie to się robiło? Patrzcie, tu coś miga, tak. Aha, bo mi tu żaba wskoczyła. Czemu ona tu przyszła? Żabo, co ty odwalasz? Że co ty tutaj robisz? Dobra, jakoś tam no, nawet jak stracę tę żabę, to mi nie będzie jakoś bardzo szkoda, ale co on to tutaj robi? Duszę się jeszcze. Dobra, już dojedziemy tą alfę. Albo i nie. Dobra, zbagowała się. O, nie żyje. Dobra, zbieramy ją tutaj. I żaba, chodź, bo ty się zaraz utopisz tutaj. Gdzie ona jest? Chociaż nie no, żaba z drugiej. W sumie żaba jest stworzeniem wodnym, więc tlenu powinno mieć całkiem sporo. Żaba, co ci przyszło do głowy, żeby tu przyleść? Życia ma całkiem sporo. Dobra, ją od razu tutaj ustawię na. Nie na neutralno. Może nie to. Pasywne. I później ją zabiorę Argentavisem. Dobra, mamy tego Megalodona. On tu powinien dostać całkiem sporo właśnie leveli. Trochę w to. Nie wiem, ile on by. Nie, mało dostaje. Dobra, to na razie. Na razie wyobrażenia lecimy. Ja go sobie tutaj zostawię. Niech on będzie nawet i na ten. Na neutralu. W razie jak go coś tutaj zaatakuje. A ja lecę, skraftuję sobie ten strój płetwonurka i trochę sobie popływamy. Dobra, płetwy mi się już kraftują. Muszę dorzucić tutaj troszkę rzeczy. Dobra, zróbmy sobie butlę, zróbmy sobie maskę, zróbmy sobie spodenki. Cały komplecik będziemy mieli. Rękawiczek jeszcze nie mamy, ale nie wiem, czy są jakieś specjalne rękawiczki do tego akwalungu. Co to jest za zbroja? A, dobra, to jest ta. Ona jest taka średnia, bo strasznie dużo musimy płacić za jej naprawę. Nie ma tutaj żadnych rękawiczek. Okej. Można zrobić karabin snajperski. On też nie jest jakiś super opłacalny, bo ma on zwyczajnie mniejsze obrażenia. Jak wiadomo, amunicja w tej grze jest dosyć droga. Po prostu cały jego fenomen, że tak powiem, polega na tym, że jesteśmy w stanie nieco więcej amunicji w krótszym czasie wystrzelić. Dobra, zakładamy cały strój płetwonurka. Im się jakoś wolniej chodzi, widzę. No i mamy tą maskę śmieszną. Ale to nic. Jak widać, nałożyły nam się bonusy. Z racji tego, że mamy ten akwalung. No dobra. Trochę lepiej pod wodą będziemy teraz widzieli. Niestety mamy taką maseczkę śmieszną. No fajnie, że się ciemno robi. No i jakie mamy ogólnie korzyści z tego, że że już wejdziemy sobie pod tą wodę. Korzyści mamy takie, że właśnie jak widzimy taką strugę, to możemy sobie tam podpłynąć i zebrać olej. Wydobywamy go kilofem, łupiemy go po prostu. Jak widać, tej ropy zdobywamy całkiem sporo. Przy okazji możemy również szukać pereł, one są nieco głębiej. Tylko musimy uważać, żeby przypadkiem na jakiegoś megalodona, boże, nie megalodona, tylko na mozozaura nie trafić. Aktualnie mój Megalodon jest dosyć OP, więc no nie powinno być problemu. Perełki zbieramy po prostu tak jak krzaczki, nie mając nic w ekwipunku, nic wyekwipowanego, żadnego kilofa, siekiery, nic. Bierzemy i zbieramy. No dobra. Czy coś jeszcze jest? Owszem, są rzeczy tutaj inne do zbierania. Mamy ogólnie podwodne jaskinie, do których te stworzenia podwodne będą nam po prostu potrzebne. Mamy.
Co jeszcze mamy? No, możemy meduzy lepiej zbierać, a z nich właśnie robić te lepsze strzałki. Były jeszcze, tylko nie pamiętam, czy to przypadkiem z moda nie było takie inne pełzające główienka, one były dosyć mocne. Czy to jest kolejna alfa? No dziwo nie. Dobra, ale tu jest chyba alfa, nie? Ta co już. A nie żyje. Okej. Nie wiem co go zabiło, ale nie narzekam. No i Megalodon nasz dostał poziom kolejny. No. Z Megalodonów teraz widzę wypada rybie mięso. O, tu jest nasz Ichthyozaur biedny. Padłbym z niego w sumie wyciągnął. Może się przyda, jak jeszcze kiedyś oswoję tego ichtiozaura. Gdzie to jest tutaj? Dobra. No, biedny ichtiozaur poległ niestety. Najlepiej megalodonem jest sobie wpłynąć w ten sposób. Wtedy nic go nie zaatakuje. Dobra, dajmy mu tu jeszcze. Może trochę wagę mu damy. Dobra, niech on sobie to trzyma. I słuchajcie, będziemy kończyli na dzisiaj. Taki szybki. Takie szybkie tournée po tych głębinach. Tam na pewno będziemy jeszcze wracali. Pozwólcie, że ja sobie jedynie zdejmę ten strój teraz, bo on mi trochę przeszkadza. I założę mój piękny strój szkieleta. No, no dziwnie wygląda. Aha, bo to nie jest w ogóle moja. Ja zaskakiwałem, czy przyleciałem moją? Nie wiem. przyleciałem moją. No. Jeszcze będziemy wracali na pewno w tej głębiny, bo zwyczajnie jest tam bardzo dużo materiałów, które będą nam potrzebne. Na pewno jaskinie będziemy sobie zwiedzali podwodne, żeby zebrać wszystkie artefakty, żeby po prostu bossa móc pokonać. Jezu, jaki tu się pierdzielnik zrobił. No, w najbliższym czasie chciałbym się przeprowadzić stąd, bo tu się robi za mało miejsca zwyczajnie. Dobra, to ma Argentive sobie tutaj. Ole, siedź tutaj. No dobra. Będziemy się żegnali. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą krótką przerwę, ale mówię to w najbliższym czasie, tak przynajmniej do tygodnia nie będzie tych odcinków, albo nie wiem, będą 2-3 maksymalnie, bo nie jestem w stanie. Nie mam jak. No, nie będę się już tutaj bardziej użalał, tłumaczył. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Mam nadzieję, że cieszycie się, że powrócił, chociaż ten jeden odcinek będzie. No i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, jak już wszystko wróci do względnej, że tak powiem, normalności. Do zobaczenia, pa pa.